bo właśnie przekupuję ziemię pod maliny. Przyszły nam malinki dzisiaj. Wiem, że podobno lepiej sadzić na jesień, ale wiosną też można, więc stwierdziliśmy, że zaryzykujemy. Kto nie ryzykuje, ten nie ma. Także kiepski teren mamy trochę, bo jest nieprzygotowany w ogóle do tych malin. Myślałam, że mi się uda to przygotować, ale niestety przy moim dziecku pracując ciężko jest po prostu znaleźć czas. Także pokażę Wam, co tutaj kombinujemy. Tak, to jest nasze miejsce, gdzie będziemy mieć cały kompostownik, tam jakieś tam będziemy przytrzymywać słomy i tak dalej, więc pomyślałam, że tymi malinkami sobie zasłonię tam część. Ta lina to jest taka prowizorka, tylko żeby to przekopać równo. Zaczęłam przekopywać. No widzicie, tu jest masakra. To wszystko muszę wyczyścić. No i potem posadzimy i resztę będę czyściła, jak będę miała trochę więcej czasu. Później to zaściółkuję. Niestety, no, z kompostem jest trochę słabo, ale mam jakiś tam nawóz, który robiłam sama, więc po prostu podleję tym nawozem i zobaczymy, co wyrośnie. Także to jest taka próba. Mam nadzieję, że się przyjmą. Zobaczymy. Fragment przekopałam. Wygląda to tak. Nie było to łatwe. Teraz muszę to wyczyścić, ponieważ tu jest strasznie dużo chwastów, także będę piliła. No i później co jak zdążę, bo już jest późno dosyć, wykopię dołki. Co 40 cm mam 10 sztuk. Jak się okaże, że będzie ich za mało, to na jesień taki sobie mały eksperymencik zrobię i dosadzę pomiędzy te krzaczki, które już będą, jeżeli się przyjmą. No i zobaczymy, czy rzeczywiście te jesienne będą lepiej rosły. Nie wiem, nie mam pojęcia, jak tą glebę tutaj użyźnić. Ona myślę, że i tak jest całkiem niezła. To jest świeżo nawieziona gleba w zeszłym roku i ona była rzucona na trawę, na liście, więc to wszystko się tam poprzerabiało i myślę, że no, że ta ziemia jest całkiem niezła, wygląda fajnie, jest dosyć wilgotna, więc tutaj jest oczyszczalnia sieków niedaleko, więc myślę, że to wszystko jest takie, no, całkiem nieźle przygotowane. Niestety mówię, nie mam kompostu, kurde, bo jeszcze nam się nie przerobił od zeszłego roku, także ryzykuję i wsadzam bez niczego, potem podleję jakąś gnojóweczką i mam nadzieję, że wszystko będzie ok. Tak wam tylko powiem, że ja generalnie oczywiście nie jestem zwolennikiem przekupywania, ale w związku z tym, że mamy mało czasu i postanowiliśmy w tym roku posadzić jak najwięcej rzeczy, no to po prostu musimy to przekopać. Ja to wszystko później zaściółkuję. Natomiast no niestety nie mamy czasu na to, żeby ściółkować i czekać, aż nam wszystkie chwasty znikną po prostu, także na razie pozbywamy się ich ręcznie. Słuchajcie, dobry znak. Znalazłam czczownicę. Czyli ziemia może będzie spoko. Dobra, odkładam ją na miejsce. Niech działa. Całość przekopałam, wyczyściłam z chwastów, na razie rzuciłam słomę, także jest wstępna ściółka położona. Na to chciałabym położyć jeszcze liście. Między innymi po to,
Żeby ta słoma na razie się tak mocno w oczy nie rzucała, bo i tak już jest i tutaj tak dużo, że masakra. Liście mi trochę to przysłonią, a to są, słuchajcie, chwasty. Mój but dla porównania. To wszystko wyrwałam z tego kawałka, więc no było tego dużo. Słyszycie, jak jestem zmachana jak dzik. Dobra, także jutro sadzimy, bo już jest późno bardzo, już jest tam taki zachodzik, już widać, jest dosyć ciemno. Także zabezpieczyłam tą ziemię, żeby nie przeschła za bardzo do jutra. Jutro posadzimy. No i o, a pokażę wam coś. Uwaga, tu jest straszny bałagan, ponieważ to są wszystko pozostałości po budowie jeszcze. Tam jest nasz kot, który właśnie zwiał. Kici, kici, kici. Maniek! Okej. Na razie to tyle. Reszta jutro. Jeszcze tak sobie pomyślałam, że powiem wam, dlaczego my nie wyrównujemy terenu. Nasypaliśmy mu tutaj trochę ziemi. I generalnie chodzi o to, że nie chcemy, żeby nasz ogród wyglądał jak taki, wiecie, równiuteńki, miejski ogrodzik z tujami wokoło i tak dalej. To w ogóle nie jest nasz klimat. My chcemy, żeby to był taki ogród wiejski, ale bardzo wpasowujący się w las, czyli taki leśno-wiejski, powiedzmy. Dlatego też stwierdziliśmy, że te nierówności, takie oczywiście te dziury jakieś, które tutaj są, pozasłaniamy. Natomiast wszystkie takie nierówności, w sensie jakieś takie lekkie pagórki i tak dalej, chcemy zostawić. I tak samo, jeżeli chodzi o trawnik. Nie chcemy robić trawnika takiego, wiecie, równiuteńkiego po prostu jak z rolki, tylko chcemy, żeby to była taka bardziej łąka. Trochę kwiatuszków, fajnie jakby były jakieś miszki lekarskie, kwiaty miododajne, żeby pszczółki do nas przylatywały. No i tak byśmy chcieli, żeby to wyglądało. Dlatego też nie spinamy się z tym, żeby to czyścić, tak wiecie, na maksa po prostu, bo chcemy, żeby to był taki leśny ogród, jeżeli się nam uda oczywiście. No i tak, i tyle. Resztę będę robiła jutro. Także na razie dobranoc. Dzień dobry. Dzisiaj będę dalej wsadzała maliny i powiem wam, że jestem tak zmęczona. Ostatnio bardzo dużo robimy w ogrodzie. Ja też sporo pracuję ostatnio. I tak mnie bolą łokcie i kolana. No ale dzisiaj muszę posadzić maliny i drzewka owocowe. Potem muszę też szukać miejsce na ziemniaki, bo tak stwierdziłam, że jednak ziemniaczki posadzimy. I mają przyjść truskawki dzisiaj jeszcze. Także dzisiaj jest fantastyczny dzień przed nami. Zacznę od siania kwiatków, ponieważ to jest moja zmiana z dzieckiem i przy nim ciężko jest zrobić cokolwiek, więc jak mi się uda zrobić chociaż to będzie sukces. Później po południu zmieniam się z moim mężem, więc wtedy będę mogła działać bardziej. No, także na razie posieję kwiatuszki tutaj w tym miejscu między porzeczkami. Będę siała takie kwiatki. Takie mieszanki miododajne. I na razie będę robiła tak, że będą w takich jakby pierwszych rządkach przed później ozdobnymi trawami, które chciałabym posadzić za tymi kwiatuszkami. Ale to nie wiem kiedy, ponieważ moja ciocia powiedziała, że ma bardzo dużo różnych sadzonek, które mogłaby mi dać. Więc czekam, zobaczę co od niej dostanę i wtedy będę myślała. Na razie dlatego sieję sobie kwiatuszki, żeby już rosły, żeby zachęcić pszczółki i inne owady, żeby tutaj u nas działały. Dlatego tak właśnie pomyślałam o takich kwiatkach. Oczywiście bardziej liczymy na takie pszczoły dzikie, ponieważ my sami nie mamy pszczół i raczej nie będziemy chyba mieli, chociaż no nie wiem, nigdy nie wiadomo. Na pewno nie po to, żeby, nie wiem, pozyskiwać miód od nich czy coś, bo jakoś nie mamy takiej potrzeby. No i tyle. Także sadzę. Zobaczymy, czy wyrosną. Napisane jest, że dosyć szybko wyrastają na opakowaniu, więc zobaczymy. Zabieramy się za maliny. Sadzonki już wsadziłam do wody. A teraz będę wyznaczała sobie miejsca, w których będę je sadziła. Chciałam co 40 cm, ale chyba posadzę co 50. Mam na tyle miejsca.
W razie czego będę później pomiędzy dosadzała właśnie te na jesień, o których mówiłam. Także no, do dzieła. Malinki posadzone. Teraz idę po liście, żeby zakryć trochę słomę i żeby jeszcze więcej ściółeczki było. Będę szukała tych liści tam. Także tego raczej nie nagram, bo nie mam za bardzo jak. Mam już liście, także teraz je rozrzucę, a później się biorę za truska. Położony kartonik. A, gdzie on jest? Gdzieś tu jest. A, już jest mokry. Kurde, już mi się rozwala. O, widzicie? Tam jest karton podłożony. Już łapi wilgoć. Wszystko jest podlane. Tu jest praktycznie cień, więc o tej porze mogę podlać spokojnie, bo już się raczej nic nie stanie. No i teraz lecę robić truskawki. Tu jest strasznie ciepło. Jest chyba 25 stopni, a zaznaczam, że mamy początek kwietnia. I tu małżonek mój kochany. Susza. Jak ci się przerzuca kompost? O, a tam przyszły kury. Kury od sąsiada. Ale nasz kot wychodzi tam z pomiędzy tych. Zobacz, że śpi pomiędzy drewnem. Gdzie jest nasz kot? Tu pomiędzy tym drewnem, tam? Zobacz tutaj. Tu? Pokażę wam naszego kota, gdzie śpi. W śmieciach. Młodzieniaszku, a co ty sobie za miejscóweczkę znalazłeś tutaj? Cześć, kicku. Hej, co ty się boisz, kicik? Cześć. Cześć, kiciku. Tutaj ma taką niestety... O, co się stało? Ma taką, zobaczcie, straszną szyjkę, ponieważ kupiliśmy naszym kotom obroże Foresto. I to nie był dobry pomysł, ponieważ okazało się, że poza tym, że działa na kleszcze, owszem, to przy okazji wypaliła szyję naszemu kotu. Pozostałym dwóm zaczęła wypalać, ale bardzo szybko to ogarnęliśmy i po prostu ją pościągaliśmy, także nie polecam. Lecimy z truskawkami. Truskawki numer 1 to są truskawki pchnące, ponieważ jak je posadzę sobie w tym miejscu, tu, to będą mi ładnie zdobiły i zasłonią nam tutaj tą część najmniej atrakcyjną, że tak powiem. Chociaż ja lubię, jest taki klimat jakiś fajny. Okej, 10 truskawek, krzaczków truskawek tych pnących posadziłam. Później podleję. Jeszcze zostało mi 20 do posadzenia. Ale moje plecy muszą odpocząć, więc stwierdziłam, że obetnę gałęzie z tamtego drzewa i z tego dużego, żeby mi nie zasłaniały za bardzo malin. To tak przy okazji, no, bardzo pracowity dzień dzisiaj mam. No i lecimy zaraz dalej. Ok, kochani, kończę na dziś. Truskaweczki są posadzone. Tak jak mówiłam, już je podlałam. Tak jak mówiłam, nie używam żadnych nawozów, także liczę na to, że się przyjmą. Zobaczymy. Nie mam po prostu, nie mam kompostu, nie mam za bardzo możliwości teraz kupienia, bo nie możemy się za bardzo ruszać z domu, bo zresztą nawet nie wiem, czy sklepy ogrodnicze są pootwierane, czy nie. Nie mam pojęcia. Nie zamówiłam nic przez internet, więc po prostu stwierdziłam, że spróbuję, wyjdą to wyjdą, nie wyjdą to nie wyjdą. Nie jest to jakiś strasznie duży koszt, więc przeżyjemy. Zaczęły mi wychodzić już warzywka pierwsze i to jest coś, co to daje mi skrzydeł, bo wiecie, jak tak się patrzy na tą ziemię i nic nie wychodzi, tak się czeka i się czeka. A wiecie, jak się jest początkującym ogrodnikiem, tak jak ja, to każda roślinka, która się pojawi, daje dużą satysfakcję. Pokażę wam. Są moje pierwsze rzodkieweczki. Oczywiście jestem geniuszem i przez przypadek wyrzuciłam opakowania od wszystkiego, co sadziłam. Co siałam. Cały czas mi się miesza jedno z drugim. Tu jest sałata, ale kompletnie nie pamiętam jaka. Kompletnie. To jest jakiś inny gatunek. Nie mam pojęcia jaki. Także tutaj już się pojawia. Tam już też widać. Tam jest rzodkieweczka.
O, tutaj chyba jeszcze. Też jeszcze dzień, gdzie będę musiała oczywiście plewić, bo jest sporo jeszcze tego dziadostwa. Zobaczcie, takie... O nie, wyrwałam chyba właśnie warzywko jakieś. Okej, spróbujemy. Zobaczymy, czy się uda. Już nie. Sama nie wiem. A tak, już to się chyba wyłazi. Po prostu nie pamiętam, gdzie jest to posiane. Kompletnie nie pamiętam. Tam wiem, że jest rzodkiewka. Tam chyba też jest rzodkiewka. Tam gdzieś są jakieś sałaty. I tyle. I kompletnie nie wiem, co jest gdzie dalej. O, tutaj też coś wychodzi fajnego. Nie pamiętam, co? Także dowiemy się, jak wyjdzie. Ale fajnie, pojawiają się roślinki. To jest najważniejsze. I już wiem, że przyjęły mi się dwa krzaczki. Tam nasze dziecko z moim mężem. Przyjął mi się na pewno jeden agrest. Już widać po listkach, bo już ma nowe listki fajne. Także się jaram. I przyjęła mi się na pewno już tutaj poleczka. Też już ma fajne nowe listki. Masz jakiś kolor piękny. Także te dwa krzaczki na 100% mi się przyjęły. Na resztę czekam. Bo no te na razie wyglądają tak. Moja mama mnie zapewnia, że się przyjmą. Także wierzę jej. Ona przez lata uprawiała ogródek, więc mam nadzieję, że... O! Tutaj czyżby coś wychodziło? No nic, zobaczymy. Ale chyba coś tu się zaczyna pojawiać. To są boróweczki. Tutaj nie wiem, czy ta... ta chyba też się przyjęła. To jest chyba czarna. Chyba tak. Bo widzę, że te listki, one opadały na początku, bo niektóre miały już liście, jakie sadziłam. No tu na razie jest słabo. No zobaczymy. O, jest! Coś tam się pojawia. Boże, jak się cieszę. Jest szansa, że się wszystko przyjmie. Jaram się jak dzik. No tu jeszcze nie wiadomo. Po prostu boję się, bo teoretycznie to są rośliny odporne na mróz, porzeczki, agrys i tak dalej. No ale niespodziewanie trochę pojawiły się mroźne nocki, jak już to wszystko było posadzone. Tu widzicie, jest w ogóle puściutki ten agreścik, no ale, ale mam nadzieję, że mimo wszystko no dbam o nie, słuchajcie, mówię do nich dużo miłości. Przekazuję im od siebie i wierzę w to, że się wszystko ładnie przyjmie. Okej, to tyle na dzisiaj. Miałam kolejny bardzo pracowity dzień ze sobą. Maliny posadzone, truskawki posadzone. Jutro sadzimy drzewka owocowe. Mamy 5 drzewek do posadzenia. Miałam je sadzić dzisiaj, ale po prostu już nie zdążyłam. A później kolejny plan to jest posianie jeszcze kilku rzeczy, także muszę tutaj przekopać, wyczyścić z chwastów i dopiero wtedy będę mogła siać. A później będę chciała czyścić to. Tu jest po prostu tragedia. Nie wiem, jak ja to wyczyszczę. Jeszcze nie wiem, co tu dać. Nie wiem, czy posiać tu trawę, bo to będzie takie robocze miejsce właściwie. Nie wiem, jeszcze się muszę zastanowić, czy to jakoś fajnie wykorzystać. Nie wiem, na razie się skupiam na ogródku warzywnym i na owocowym. A co będzie dalej, to zobaczymy. No i tyle. Dziękuję, że byliście ze mną. Zapraszam Was do kolejnego filmiku.